Dzień dobry, nazywam się Wiktoria. Wiktoria Conroy. Czy również jesteś gościem na zamku? Nie zupełnie. Mieszkam tutaj. Judy Roberts, żona nadzorcy. Co sądzisz o Carly Hoffman? No cóż, to bardzo miła dziewczyna. Zawsze jakoś sobie radzi z tym swoim skomplikowanym życiem miłosnym. Wyobraź sobie, że ona wierzy, że ja jej pomogę znaleźć odpowiedniego mężczyznę. Przepraszam, Judy, jeśli będę niedyskretna, ale z jakimi mężczyznami spotyka się Carla? Biorąc pod uwagę, jak bardzo ci ufa, mam nadzieję, że nie będziesz miała nic przeciwko temu. Wiktorio, ty chyba nie rozumiesz, jakiego rodzaju związek łączy mnie z Carlą. Nie interesuje mnie, kto się z nią spotyka. Dziewczyna przychodzi do mnie tylko po radę. Proszę, myślę, że to twoje. Carla? Tak! Nie chcę być niedyskretna, ale... czy masz teraz chłopaka? Nie! Umówiłam się kilka razy z Raulem, ale nie wypaliło. Wiesz, tak naprawdę nie jestem zbyt zainteresowana chłopcami w moim wieku. Czy często organizują tutaj przyjęcia i tym podobne spotkania towarzyskie? Prawie każdego miesiąca. Ale wieczór galowy w zeszłym tygodniu był najlepszy ze wszystkich dotychczasowych, prawda? Dawaj, opowiedz mi o nim. To naprawdę szkoda, że je przegapiłaś. Dobra muzyka, ludzie z klasą. Musiałam pracować jak niewolnik, ale też miałam mnóstwo zabawy. Poznałam także pewnego Antonio Corona, który przyjechał z Las Vegas i jest nikim innym jak właścicielem kasyna. Pojechał gdzieś w interesach. Zostawił mi jedną ze swoich prywatnych wizytówek na wypadek, gdybym chciała do niego zadzwonić. I to nie są żadne tam stare, tradycyjne wizytówki. Patrz, weź jedną. Każda z nich jest warta $1000.